Poligon doświadczalny dla samolotów bezzałogowych. Zakończyła się budowa laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych Politechniki Warszawskiej. Gotowy jest budynek, teraz czas na jego wyposażenie. Powstanie laboratorium to zdaniem mieszkańców szansa na rozwój regionu. To stworzy możliwość rozwoju dla młodych ludzi. Mamy takie zjawisko, że młodzi ludzie uciekają z Przestysza, a w tym momencie taka inwestycja Politechniki może spowodować, że ci ludzie po prostu zostaną. Na podprzestnyskim lotnisku w Sierakowie powstaje Ośrodek Badań Lotniczych Politechniki Warszawskiej. Będzie tu laboratorium i poligon doświadczalny dla samolotów bezzałogowych. W tej chwili ośrodek jest dopiero w fazie rozruchu. Myślę, że gdzieś koło marca już będziemy gotowi do pełnej pracy. Jesteśmy po odbiorach budynków, budynku laboratorium, budynku hangaru. W tej chwili jesteśmy w fazie wyposażania tego ośrodka. W dwukondygnacyjnym budynku znajdą się warsztaty z najnowocześniejszą aparaturą badawczą. Powstał też hangar dla samolotów bezzałogowych. Wcześniejsze nasze konstrukcje, znany szybowiec klasy światowej PW-5, dwumiejscowy szybowiec PW-6 będą również wykorzystywane tutaj na tym lotnisku i będziemy prowadzić badania naukowe ze studentami z naszych kół naukowych, jak również w ramach projektów badawczych naukowych, które będą w przyszłości tu realizowane. Badania mają być prowadzone we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz rolnikami i obejmować m.in. wykorzystywanie dronów w rolnictwie. Chcemy, by to Politechnika rozwinęła tutaj badania naukowe, a te badania z kolei przyciągnęły kolejne firmy zainteresowane rozwojem lotnictwa chociażby bezzałogowego czy innymi technologiami, które będą tutaj badane przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Badania naukowe na lotnisku w Sierakowie rozpoczną się na wiosnę.